Szanej w pierwszej serii Dawid 97 metrów. To była trzecia nota w grupie. No a teraz pod rozmiar skoczni ląduje mistrz świata sprzed 2 lat, piąty zawodnik wczorajszego konkursu indywidualnego, co wydaje się powinno być postawieniem kropki na D i przynieść naszej drużynie powtórkę wyniku sprzed 2 lat, czyli miejsce 6. 103 metry Dawida w tym skoku. No i noty, także jeśli spojrzymy na konkurs panów, w przekroju całej tej rywalizacji najwyższe na razie, bo wszyscy sędziowie dali po 18,5 punkta Dawidowi. Tak jest.